Za sekundkę rozpoczniemy wydawanie tych naszych świątecznych paczek. Będziecie Państwo podchodzili tutaj po kolei, najpierw paczki, później dodatkowe jeszcze rzeczy w postaci pieczywa, słodyczy, warzyw, owoców i również płatków śniadaniowych. Okres świąteczny to jest również okres, kiedy składamy sobie życzenia, kiedy pragniemy ofiarować komuś coś dobrego. My oprócz tych paczek pragniemy Państwu ofiarować również dar naszej modlitwy, pragniemy ofiarować nadzieję, podziękować za to, że jesteście i że możemy również Wam pomagać, ale pamiętajcie o własnej godności, pamiętajcie o tym, aby również wspierać siebie nawzajem i aby nie czekać tylko na to, że ktoś się nade mną pochyli, ale również wymagać od siebie, bo prawdziwe święta Bożego Narodzenia to są takie święta, które koncentrują się na Jezusie Chrystusie, na tym, który jest naszą siłą, który jest naszą mocą. I dlatego też życzę wszystkim radości z tego Bożego Narodzenia i tego, aby motywowała nas Boża Dziecina do tego, aby chciało nam się chcieć być lepszym, aby służyć drugiemu człowiekowi, bez względu na to, jaki mamy status. Bo to, że może nie mamy pieniędzy, może nie mamy domu, może jest nam trudno, to nie zwalnia nas z tego, abyśmy byli mili, serdeczni, życzliwi, dobrzy dla drugich i abyśmy umieli również na swój sposób wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. I tego Państwu z serca życzę i o kilka słów proszę księdza biskupa Krzysztofa, aby nam pobłogosławił i rozpoczynamy działania już wydawcze.